Witajcie w kolejnym materiale poświęconym uniwersum Godzilli. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem Wam o Tytanosaurze, gigantycznym wodnym dinozauru kaiju, który po raz pierwszy pojawił się w filmie Toho z 1975 roku Terror of Mechagodzilla. Tytanosaur jest istotą żyjącą w głębinach morskich, która posiada płetwę na ogonie i wzdłuż pleców aż do czubka głowy. Ma też parę mniejszych płetw po bokach pyska. Szyja tytanozaura jest bardzo długa i ma dwie czułki wystające z czubka głowy. Skóra tytanozaura jest jasnoczerwona z czarnymi i żółtymi plamkami i ma beżowe podbrzusze. Oczy tytanozaura są stosunkowo duże i mają jasno-żółto-pomarańczowy kolor. Potwór ma również rozwidlony język. W najdoskonalszej formie mierzy 60 metrów wysokości, waży 30 tysięcy ton i potrafi pływać z prędkością 200 km na godzinę. Jego ryk, podobnie jak u deski Dory, przypomina odgłosy słonia. Mówi się, że Tytanosaurus był bardzo cichym, przyjaznym kaiju. Wykazano, że potwór ma łagodne usposobienie, wycofuje się ze swojej pierwszej bitwy z Godzillą, gdy tylko uwolnił się spod kontroli kosmitów Black Hole Planet 3 i doktora Shinzo Mafune. Jednak pod ich wpływem walczył tak zaciekle jak każdy kaiju i wykazał się talentem do koordynowania ataków z Mechagodzillą. Tytanosaur był gigantycznym, potulnym kaiju, mieszkającym w morzu. Został odkryty przez doktora Shinzo Mafune w 1960 roku, gdy Mafune badał sposoby kontrolowania zwierząt morskich. Mafune skupił się na kontrolowaniu tytanozaura, ale to spowodowało, że został wyśmiany przez społeczności naukowe. Przez wiele lat pracował nad swoim kontrolerem tego kaiju z pomocą swojej córki Katsury, ostatecznie kończąc go w 1975 roku z pomocą kosmitów Black Hole Planet. Pod wpływem tego urządzenia niegdyś spokojny tytanozaur stał się brutalnym, szalejącym potworem. Tytanozaur połączył swoje siły z Mechagodzillą, po czym te dwie bestie zaczęły niszczyć Tokio, zanim zostały skonfrontowane z Godzillą. Kombinacja Tytanosaurusa i Mechagodzilli okazała się bardzo groźna, ale interwencja Interpolu pozwoliła Godzilli zniszczyć Mechagodzillę i łatwo pokonać Tytanosaurusa w walce w pojedynkę, po tym jak ten został osłabiony przez oscylator fali dźwiękowej. W Godzilla Władcy Ziemi Tytanosaur jest przedstawiony na starożytnym muralu znalezionym na wyspie Niemowląt, co wskazuje, że jest on częścią naturalnego porządku planety. W głównej kontynuacji komiksu Godzilla wydawnictwa IDW, Tytanosaur okazał się być agresywny w stosunku do innych kaiju, walczył m.in. z Rodanem z własnej woli. Jest jednak naturalnie obrońcą Ziemi, gdyż łączy siły z Batrą, aby walczyć ze Space Godzillą, a później pomaga Godzilli i innym potworom Ziemi w walce z Triplodami. Nazwa Tytanosaurus pochodzi od słowa Tytan, odnoszącego się do członka pierwszego boskiego panteonu w mitologii greckiej, oraz Saurus, powszechnego przyrostka dla gladów, wywodzącego się z greckiego słowa, oznaczającego jaszczurkę Sauros. Kolejne materiały z uniwersum Godzilli, Pacific Rim nie tylko, już wkrótce na kanale. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki macie wklejone w opisie tego materiału. Tymczasem trzymajcie się, cześć!